Dlaczegośmy nazwali bractwem? Dlatego, że kiedyś za czasów jeszcze księdza Gieczyńskiego, to jest tamten pierwszy portret jego, on był tu proboszczem 45 lat i on założył tak zwane bractwo różańcowe. Później nazwał to bractwem parafialnym, do którego należało tam ponad 100 osób. I oni poza tym, że usługi robili dla kościoła, to jeszcze między innymi różne świeckie, między innymi zakładanie szkół, później było i tak dalej. I po prostu chcieliśmy podtrzymać tradycję i nazwać po prostu to bractwo. A gdzie pan znalazł informacje dotyczące tego bractwa różańcowego? W kronice kościelnej. I znalazł pan je podczas oprawiania ksiąg, prawda? Ja znalazłem to podczas oprawiania ksiąg, bo ja tych ksiąg oprawiłem 37. I to były księgi od roku 1810, zgodnie z działem 6 kodeksu cywilnego Napoleona, mam takie wideo zarządzenie, były prowadzone księgi i kościelne, i parafialne. Ale to prowadził proboszcz albo wikary. No. I pan te księgi oprawiał? Ja te księgi oprawiałem i te gminne były tutaj. Natomiast parafialne, jak oprawiłem, dałem proboszczowi. I później, jak tu była wizytacja z kurii, to oni te księgi po prostu wzięli, i te parafialne, i te kościelne. Tak, żeby w tych gminnych księgach to byli pisani wszyscy mieszkańcy, to znaczy wyznania mojżeszowego i inni. Olgrzymska pierwsza została wybudowana za czasów księdza Gieczyńskiego, a on tu u nas był od roku 1821 do 1866, 45 lat, tu na plebanii zmarł, jest pochowany pod posadzką kaplicy cmentarnej. Później się spaliła w 1938 roku, no i odbudowywali w 30, właśnie na wiosnę, w 1939 roku. I tak jak w kronice jest zapisane, że 11, tu zresztą jest na tym napisane, września w 1939 roku, jak dach kryli już, bo był budynek pobudowany, to akurat motocyklami Niemcy wkroczyli tu. No i to zajęli Niemcy. Ta część tutaj, bo tu była ścianka, to była mleczarnia, natomiast to był sklep spożywczy. Później, jak Niemcy ustąpili, to tu mieszkali ci, którzy nie mieli, po prostu w tym domu spłonęli, biedniejsi, którzy nie mieli, to tu mieszkali. Później, jak oni się wyprowadzili, to ksiądz Nowacki z kolei, to jest to samo, to był kompozytor. On prowadził naukę śpiewu w seminarium duchownym w Warszawie. I on tu zrobił szkołę organistów. Także tu około 50 chłopców zdobyło sztukę organistowską. Między innymi niedawno zmarły pan Miecio, którego syn teraz jest tutaj organistą. Był u nas około 40 lat organistą, ale w tej chwili już nie żyje. I tu była organistówka. Jak ksiądz Nowacki zmarł, nie było komu prowadzić. Ponieważ religii nie wolno było uczyć w szkołach, to tu odbywały się lekcje religii. Jak już religię wzięli do szkół, to pomieszczenie zostało puste i po prostu tu był magazyn. Po prostu co tam gdzieś było niepotrzebne, czy na plebanii, czy w kościele, to wszystko rzucano tu. I dopiero wtedy właśnie przy pomocy tych dwóch panów, jak mówią pana organisty i tego pana Rydlickiego, wynieśliśmy co się dało tam do stodoły. No i tu zaczęliśmy urządzać. I właśnie w stodole znaleźliśmy między innymi dwie rzeźby. Tego świętego Zygmunta i świętą Elżbietę, chociaż w tych katalogach podaje, że to święty Kazimierz, w żadnym wypadku, to święta Elżbieta. Tego, o czym pan powiedział, to robicie jeszcze wystawy. Robimy wystawy. I w każdym roku ma inną tematykę. Na przykład w ubiegłym roku robiliśmy dzieła naszych przodków. Czyli pokazaliśmy to, co zachowało się u miejscowych tutaj osób, rzeczy z tych dawnych czasów. No między innymi tu na naszym terenie mieszkał taki malarz Gawiński. Te obrazy właśnie to są jego, to są kopie w zasadzie tego Gawińskiego. Także one też były pokazane na wystawie. Z tym, że tam dużo obrazów o tematyce świeckiej. Ja tylko tu przyniosłem te o tematyce... No to tu oryginał tego na przykład to jest tutaj, organista ma o tego, a to jest tylko kopia. I ten jeszcze jest, o tamten święty Franciszek. W Głuchach taki pan Garbarczyk ma oryginał tego. I to historia z tym jest związana, że pan Gawiński gdzieś tam w zimie miał jechać.
ponieważ było bardzo zimno i poszedł do tego pana garbarczyka pożyczyć kożuch. No i on pożyczył ten kożuch, no później zwrócił, no chciał zapłacić, no tamten nie chciał przyjąć. No to tamten miał na imię Franciszek, to namalował tego świętego Franciszka i ta rodzina posiada oryginał. No. A w kościele u nas są, ten jest w Sadownym, główny ołtarz, oto. To na przykład jest u sióstr, tylko to są duże obrazy, to są takie wielkie. Ten jest u sióstr i ten jest u nas w kościele, tamten jest u sióstr. Oryginalny, no, oryginalny. On tu kilka lat na naszym terenie był i tu na cmentarzu pochowany. Żebyście Państwo mieli czas, możemy tam na cmentarz zajechać, bo tam jest kilka ciekawych rzeczy, które myśmy również robili, bo już te nagrobki remontowali, poprawiali, to między innymi jeszcze i tak. Przez dwa lata robiliśmy zbiórkę na cmentarzu i nawet się udała, ale później zajechaliśmy. Bo tak mówię, w własnym zakresie to w zasadzie to żadna robota. A z kolei fachowca już to bardzo długo kosztuje. No i tu jest blisko, zaraz za kościołem, jest kurhan, który to jest pierwsze wieki naszej ery. Gdzieś drugi, trzeci wiek tak oceniają. Tam prawdopodobnie jest około 100 osób pochowanych. I ci, co mieli broń, to taki zwyczaj był, że łamali tą broń, żeby on na tamtym świecie taki przesąd mieli i nie mógł się już posługiwać. No, to jest ten kochan. To też jedyny tu chyba na tym terenie. I co się jeszcze znajduje w tym pomieszczeniu? Co, no co, co te portrety tu się zrobili kopie. Opis poszczególnymi latami. Tu mamy kopię najstarszych dokumentów. O którym roku tu na przykład mamy, że w 1378 roku. Do tego roku te tereny należały do Wyszkowa. Dopiero później tu zrobiono operację. I to ksiądz taki Frycz i jego brat, oni z pieczy z koło Grójca, a tu posiadali to. Ponieważ biskup to był jakiś tam krewny. Ja to należał kiedyś do biskupów. I to przekazał tym swoim krewnym i oni tu właśnie pobudowali kościół. I w 1690 roku raz spłonął, to był drewniany. I za czasów księdza Gecińskiego, bodajże w 1856 roku, tak, w 1856 roku drugi raz spłonął i dopiero wtedy budowano ten obecny. No i tu jest nawet zezwolenie Fijałkowskiego bodajże, ówczesnego biskupa warszawskiego, który wydał zezwolenie na budowę tej świątyni. Następnie co mamy? Mszały. Od najstarszych, jakie tu się zachowały. To jest początek tam 18 wieku, koniec 17. No ten kredens też jest zabytkowy, bo teraz zrobili nowy, a ten tutaj zabraliśmy. A ten kredens? To jest z czasu właśnie księdza Wycińskiego. Czyli to jest 1800. No 50-60. No, to z czasów. No co jeszcze ciekawe, te. Obraz ten i tam jeszcze jest całun świętej Weroniki. To są przywiezione na początku XX wieku bezpośrednio z Bazyliki i świętego Piotra Rzyma. Najstarszy, ten czarny, ten jest najstarszy. To jest najstarszy. Tu najpierw pisy były, bo pięknie, tak jak mówię, że jest remont, to ten jest najstarszy. Z tych zachowanych. No i tu jeszcze mamy taki komplet. O, tu jest, zaraz chwileczkę, to. Tu jest ornat. I to w tym samym stylu jest tak zwana kapa. To nazywają kapa. O, to jest to tak. O, głos kapłański, takie najstarsze czasopisma, to są 1810, jak mamy najstarsze z tych. O, i tu mamy takie książeczki o cmentarzu. I mamy na temat istnienia parafii. O. Także tu niektórzy sobie biorą.